proszę Państwa, tutaj właśnie skończyła się bajka na tej macie. Wszyscy są zadowoleni, dzieci są już na warsztatach, ponieważ po tej bajce są warsztaty. Dzieci rysują, robią origami, przymierzają super kimona, a my jesteśmy tutaj z Państwem, żeby Was dzisiaj zaprosić na bajkę Momotaro, reżyserowaną, proszę Państwa, przez Tomasza Karolaka. Gramy tutaj w Teatrze Imka bajkę Momotaro, która jest bardzo dobrą propozycją dla dzieci od przedziału 3 do 99. Bardzo dobrze się tutaj bawimy razem. Śpiewamy, tańczymy, mamy fajną interakcję z publicznością i tak naprawdę nie wiadomo czego się spodziewać, bo cały czas jest ten spektakl po prostu żywy. Jako małpa chciałem Was po prostu gorąco zaprosić na to, co się będzie tutaj działo, bo tutaj się zawsze bardzo dużo dzieje i ja w pewnym momencie się pojawiam i się przedstawiam i mówię, że widzę w życiu zawsze plus i dlatego wciąż mam luz. Momotaro jest bardzo sympatyczną bajką, opowiada głównie o przyjaźni, o tym, żeby nawzajem sobie pomagać, że w grupie trzeba właśnie się wspierać, być razem, bo tylko wtedy można osiągnąć jakiś cel. Zapraszamy wszystkie dzieci, szkoły, rodziców z dziećmi, całe rodziny. Nie jest strasznie, nie trzeba się bać. Można się przyjść pośmiać i spędzić miło z nami dzień. Bilety możecie sprawdzić, zamówić na stronie teatr-imka.pl. To byliśmy my i zapraszaliśmy Państwa.